Kodeks małego ekologa: Nie zanieczyszczam środowiska. Plastikowe worki czy butelki porzucone w lesie, czy wrzucone do wody, często okazują się śmiertelną pułapką dla zwierząt. Szklana butelka zostawiona w lesie może być przyczyną pożaru. Segreguję śmieci. Dzięki temu powstanie mniej wysypisk śmieci, a posegregowane odpady będą wykorzystane jeszcze raz. Przykładowo, z 35 butelek PET może powstać jedna polarowa bluza. Dbam o przyrodę, nie niszczę drzew i roślin, bez nich nie byłoby życia na Ziemi, szanuję zwierzęta. Nie deptam mrówek, nie rozganiam gołębi, nie ciągnę psa za ogon. Każde zwierzę ma swoją rolę w ekosystemie. Oszczędzam wodę. Woda jest niezbędna do życia, a jej zasoby stale się kurczą. Wbrew pozorom, nie mamy jej za dużo. Tylko nieco ponad 1% dostępnej na świecie wody nadaje się do uzdatniania i picia. Dlatego trzeba ją szanować i używać mądrze. Oszczędzam energię. Zawsze gaszę światło, gdy wychodzę do innego pokoju. Skutkiem tego mniejsza ilość energii musi zostać wyprodukowana. Dzięki temu Mniej zasobów naturalnych zostanie zużytych, powstanie też mniej zanieczyszczeń. Naprawiam zamiast wyrzucać. Dzięki temu nie trzeba zużywać zasobów, aby wyprodukować coś nowego. A na wysypiskach nie będzie rosła góra uszkodzonych przedmiotów. Nie marnuję jedzenia. Kupuję tylko tyle, ile mogą zjeść. Marnując żywność, marnujemy też wodę i energię, która jest potrzebna do jej wyprodukowania. Nie kupuję tego, co nie jest mi potrzebne. Każdy zakup powinien być dobrze przemyślany. Jeśli możesz coś od kogoś pożyczyć lub masz już coś podobnego, nie warto kupować nowej rzeczy. Na zakupy zabieram torbę wielokrotnego użytku. Dzięki temu ograniczam ilość produkowanego plastiku. Cześć, kochane me dzieciaki! Słyszałem, że w segregacji macie braki. Tomek z hanią dziś wieczorem. Po zabawie nad jeziorem wyrzucili w kosz niebieski, puszki, butle i czereśni pestki. Powiedz mi, kochany Tomku, czy w twoim własnym domku mama wyrzuca wszystko, jak leci, czy jednak segreguje śmieci? W domu mam różne kosze, ale śmieci zawsze mam je zanoszę. Bo nie wiem jeszcze, jak się segreguje, ale za tą wiedzę chętnie podziękuję. Już wam szybko prezentuję, jak się śmieci segreguje. Na papier jest kosz niebieski, zapamiętają to nawet małe pieski. Wrzucaj tam gazety, karton i książki oraz kartki papieru. Nawet te pocięte w krążki. Ale pamiętaj, że chusteczka mokra i tłusta Raczej nie trafi w niebieskiego kubła gusta. Za to kosz czarny na odpady zmieszane Chętnie przyjmie ręczniki tłuszczem zalane. Plastik i metal kochają żółte kosze, Więc stare reklamówki szybko tam zanoszę. Wezmę też puszki i butelki plastikowe, pośmietanie kubki i wszystkie worki foliowe. Ale zapamiętaj, czego tam nie wrzucać, i z czym do czarnego kubła ruszać. Będzie to butelka po oleju, a także dezodorant w sprayu. A gdy masz opakowanie po farbie, lekach lub kleju, to do przuka je zawieś, mój mały przyjacielu. A butelki i słoiki, jakie lubią pojemniki? Podpowiem ci, mój mały, kolor zielony sobie wybrały. Szkło kolorowe i przeźroczyste, razem wkładasz w ten kosz bystrze. Ale są też szklane wyjątki, gdzie też wrzucimy ich szczątki? Zbita szyba, lustro lub kubek powinny trafić czarnego kubła dziubek, a butelkę po lekach czy ledową żarówkę zawieź do przoka. Taką dam Ci wskazówkę. Trawę, liście i inne biośmieci wrzucajcie drogie dzieci do brązowych pojemników, zawsze bez ziemi i kamyków. Niech cię pośpiech jednak nie zwiedzie, bo wszystkie kości po obiedzie powinny w czarnym koszu wylądować. W brązowym to ogryzek ma się zameldować. Teraz już, kochane dzieci, będziecie wiedzieć, jak segregować śmieci. Sprawdźmy, czy zapamiętaliście: Jaki kubeł jest na papier? Niebieski. Świetnie. Na papier jest kubeł niebieski. Jaki kubeł jest na metal i plastik? Żółty. Doskonała odpowiedź. Metal i plastik wrzucamy do żółtego kubła. Jaki kubeł jest na szkło? Zielony. Bardzo dobrze. Na szkło jest kubeł zielony. A jaki kubeł wybierzesz na bioodpady? Brązowy. Świetna odpowiedź! Bioodpady wrzucamy do brązowego kubła. A jaki kubeł wybierzesz na odpady zmieszane? Czarny. Brawo! Udało Ci się zapamiętać wszystkie kubły. Jesteś już ekspertem od segregacji śmieci. To już koniec na dziś, ale jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Pa pa!